Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony wojsko.pl94, a ja witam was w Call of Duty Warzone. Dzisiaj zaprezentuję wam moje zestawy uzbrojenia i właściwie co tak naprawdę, jakie dodatki do jakich broni mam. Z racji tego, że łącznie może mamy 10 klas, ale jedno zresztą, jak widzicie, jest to podwójne PD, czyli jak podwójne PD jest aktywne, no to gram tylko i wyłącznie tą klasą, jak gra, wiesz, tego typu rzeczy i sobie po prostu wbijam broń. No, natomiast pozostałe 9, no to są klasy typowo wzięte, może nawet nie tyle co typowo wzięte, ale zmontowane zarówno z Call of Duty Modern Warfare, jak i Call of Duty Black Ops Color, a w przyszłości być może również z Call of Duty Vanguard. Tak więc, moi drodzy, lecimy. Mam zresztą, możecie sobie nawet przeczytać, jakie tu klasy zrobiłem, czyli 1000 debili kontra jedno wojsko. Raczej fair. Każdy, kto grał ze mną w trybie wieloosobowym, czy to w Multiku, chociażby Modern Warfare, czy Black Ops Cold War, czy w jakimkolwiek innym Multiku Koda, ten będzie wiedział, o co chodzi. Tylko już widzę tutaj trochę, kurwa, gra mi się przycina, ale dobra, słuchajcie. Pierwsza broń jest to Kilo 141, halo gro, kurwa. Dobra, zaraz wracam. Dobrze, jesteśmy. Już się wszystko odcięło, tak więc mam nadzieję. Pierwsza broń jest to Kilo 141, którą zmontowałem w taki oto sposób, że wylot lufy jest to tłumik monolityczny, lufa Zingward Arms 19,8 cala Prowler, czyli ta druga. Pod lufą chwyt przedni Ranger, który nieznacznie zwiększa zasięg broni. Tak, moi drodzy, dodatek pod lufą zwiększa zasięg broni. Logiczne. Magazynek bębnowy 100 nabojowy, bo stwierdziłem, że 50, jak i 60 pudełkowy tak nie bardzo, kurwa, do Warzone'a pasuje. No i oczywiście atut, który mam w każdej broni w Modern Warfare, czyli w pełni naładowane, czyli po prostu mam maksymalną amunicję, jak tylko wezmę dowolny tak naprawdę, można powiedzieć, zestaw. Tak wygląda Kilo 141 oraz też dodam, że każda broń z Call of Duty Modern Warfare ma również nałożony kamuflaż platyna, ponieważ stal damasteńska nie bardzo mnie interesuje, a żeby, przypomnę tylko, żeby ją wbić, to musiałbym, kurwa, grać tym gównem, czyli tarczą balistyczną, a jako że jest to broń do walki wręcz, oraz także zrobić tutaj te gówna, czyli pile, strelepę, dalej jokr i RPG-7, a także nóż z Modern Warfare, właśnie na złoto, dzięki czemu wbiję platynę, a co za tym idzie, również będę mieć stal damasteńską, ale stwierdziłem, platyna mi w zupełności na całej reszcie broni wystarczy. Dalej jest tutaj pistolet X16, wylot lufy tłumik monolityczny, lufa Vanguard Elite, magazynek 26 nabojowy, rękojeść tutaj dałem kolbę X16, z racji tego, żeby nieco zwiększyć zasięg i celność. Tak, kurwa, kolba zwiększa zasięg pistoletu. Ale podręczniki broni z tej gry jeszcze oczywiście się pojawią. No i także standardowo atut w pełni naładowany i kamuflaż platyna. Drugi zestaw z kolei jest to karabin FAL. Tutaj tłumik monolityczny, lufa XRK Marksman. Pod lufą chwyt przedni Ranger. Jeśli chodzi o magazynek, to wziąłem tutaj największy, czyli 30 nabojowy. Z racji tego, że podstawowy ma 20, no i oczywiście w pełni naładowany i platyna. Pozwólcie, że tych dwóch ostatnich rzeczy, czyli kamuflażu i atutu, mówić nie będę.
Dalej mamy pistolet, jeśli się nie mylę, tysiąc, tak jest, 1911. Tutaj tłumik monolityczny, lufa 1911, Stalker, spust wyczynowy, no i magazynki 15-nabojowe. Bo jak powszechnie wiadomo, im więcej naboi, tym może broń jest cięższa, ale możecie prowadzić dłużej ostrzał. No i będziecie musieli mniej przeładowywać. Zestaw numer 3. Zestaw numer 3 jest to M4A1. Co prawda mam również zapisany zestaw M4A1, ale w innej konfiguracji. Jest to... Nie wiem, czy... mam tutaj, jak widzicie, może jest to on leciutko tak naprawdę zmodyfikowany, gdyż mam tutaj tłumik monolityczny, lufę M16 Grenadier wersję standardową, kolbę M16 oraz magazynki 60-nabojowe. Natomiast w tym obecnym mam praktycznie to samo, tylko zamiast kolby mam pod lufą chwyt przedni Ranger, czy też Ranger. Więc stwierdziłem, że dobrze będzie jednak nie leciutko zwiększyć zasięg oraz celność właśnie dodając ten chwyt przedni. Natomiast jako broń dodatkowa jest to Magnum. Tutaj już po prostu dojebałem po całości. Tak, to jest, moi drodzy, rewolwer, ale stwierdziłem, że on będzie rewolwerem, kurwa, snajperskim. Lufa 357 wersja długa, laser 1 MW. Celownik jest to luneta Lockwood na pistolet, w tym przypadku na rewolwer, no i rękojeść FSS Rider. Kolejny zestaw jest to FR-556, który prezentuje się w ten sposób, czyli tłumik monolityczny, lufa FR-24,4 cala wersja snajperska, czyli najdłuższa, pod lufą chwyt przedni Ranger oraz magazynki 60-nabojowe. Są jeszcze 50-tki i 60-tki, ale wiecie, jeśli broń strzela serią, to czasem lepiej mieć, żeby ta ostatnia seria miała 3 pociski, a nie kurwa 2. No, a jeśli chodzi o broń dodatkową, jest to pistolet M19. W tym przypadku tłumik monolityczny, lufa XRKL Super, ciężki spust oraz magazynki 32-nabojowe. Następnie jest Oden. I tutaj tłumik monolityczny, lufa Oden 810 mm wersja fabryczna, pod lufą chwyt przedni Ranger oraz magazynki 30-nabojowe, czyli największe, ponieważ standardowe mieszczą 20, więc chciałem jak najwięcej, a z racji tego, że ta broń ma dość duże obrażenia, no to wolałem dodać dodatkowe 10 pocisków. I pistolet, czyli 50 GS. Mamy tak, tłumik monolityczny, lufa Forge Tag Enforcer, celownik, tutaj jest akurat, jest to WLK 2,5 razy oraz magazynek 13-nabojowy, największy. Podstawowy ma chyba bodajże 7 albo 8 pocisków, i tak więc można powiedzieć, że prawie 2 razy więcej niż standardowy. Dalej jest M13. Tłumik monolityczny i pozwólcie, że jeśli mam monolityczny i przedni Ranger, do tego mówić nie będę, bo nie ma się po co powtarzać. Lufa Tempus wersja wyborowa oraz magazynek 60-nabojowy. Natomiast jako broń druga jest to Renet Team i tutaj dość ciekawe zmiany, ponieważ na dobrą sprawę zastanawiałem się, czy by czasem nie wybrać schematu pierwszy strażnik, z racji tego, że jest to naprawdę dość dobry schemat. Moim zdaniem jeden z... może inaczej. Tym schematem, grając tylko i wyłącznie Warzone'a, praktycznie wbiłem tą broń na złoto. Zabrakło mi tam, nie wiem, chyba 11 albo 12 kamuflaży, z czego tak naprawdę 10 kamuflaży to tam musiałem wbić, kiedy broń
nie była wyposażona w żadne dodatki. Czyli można powiedzieć, że praktycznie zabrakło mi dwóch kamuflaży, żeby mieć na tej broni złoto. A podkreślę, że no, robiłem to, grałem tą bronią tylko i wyłącznie w Warzone. Więc zastanawiałem się nad tym, ale stwierdziłem, że zrobię coś innego. I wsadziłem tutaj. Zostały dwa dodatki, czyli Lufa Mark III, modyfikacja do strzelania serią, czyli trzy pociski. Dałem magazynki 27 nabojowe, tłumik monolityczny, żeby nieco zwiększyć zasięg. I dałem kolbę i chwyt przed nim Eptaz Sactus CSX. I w ten sposób jest to broń, która nie dość, że posiada chwyt przedni, nie dość, że posiada kolbę, można powiedzieć, że posiada i jedno, i drugie. Tak więc przez to zwiększyłem odrobinę zasięg, niewiele, ale jednak, oraz zwiększyłem też celność. Idąc dalej, mamy FN Star 17. Tutaj można powiedzieć, że tłumik monolityczny i od razu oraz magazynek oczywiście 30-nabojowy. Podstawa ma 20, a stwierdziłem, że 20 to jest jednak za mało. Lufa z kolei dojebałem totalnie. Jest to najdłuższa dostępna lufa dla tej broni. Forge tak 20 cala LB. Natomiast pod lufą znajduje się szturmowy chwyt przedni. Zapytacie dlaczego? Ano dlatego, że nie ma tutaj chociażby chwytu przedniego Ranger. Oczywiście mógłbym wziąć chwyt przedni z dwójnogiem, co mi lekko jeszcze trochę podnosi celność, ale mobilność i kontrola i tak mi spada. A wolałem mimo wszystko tą kontrolę mieć nieco większą, więc po prostu zdecydowałem się na taki chwyt przedni, a nie inny. I jako broń dodatkowa jest to Sykow. I tutaj raczej wielkiej rzeczy nie odkryję, ponieważ tłumik monolityczny, lufa Sorokin 140 mm auto. Ale tutaj miałem drobne zastrzeżenia, ponieważ na początku chciałem wybrać lufę SSL 308 mm, która ma wbudowany tłumik. Tak więc zwiększyłoby mi to zarówno zasięg, jak i celność. Ale niestety nie miałbym możliwości strzelać ogniem ciągłym. A jest to broń, która strzela tylko i wyłącznie ogniem pojedynczym. Więc zdecydowałem się na Sorokina, który ma mniejszy, który praktycznie nie ma zasięgu i ma gorszą celność. Ale wolę mieć pistolet w pełni automatyczny kosztem zasięgu i celności i mieć 80-nabojowy magazynek bębnowy, tak, do pistoletu. I od razu dodam, tak, jest to magazynek typowo z pepeszy, niż 10 czy tam nawet 12-nabojowy standardowy magazynek. Oraz kolbę, tutaj się zastanawiałem, co dać, czy kolbę PP skelet, czy też PP karabin. Zdecydowałem się na karabin z racji tego, że zwiększa i celność, i zasięg. Tak, kolba zwiększa celność i zasięg. Logiczne, prawda? Dalej jest AK-47 z Modern Warfare. I tutaj tłumik monolityczny, lufa Romanian 23 cala, z racji tego, że posiada również chwyt. Więc zrezygnowałem z tego. Ma także dwójnóg, ale oczywiście, żeby mieć dwójnóg, to nie można mieć wszystkiego. Znaczy się dwójnóg ma, ale nie możemy z niego korzystać. Taki minus. Dałem magazynek bębnowy na 75 pocisków. Rękojeść chropowatowika, która nieco zwiększa mi po prostu mobilność tej broni, bo uwierzcie mi, że i tak jest to dość ciężka broń. Natomiast jeśli chodzi o broń dodatkową, no to tutaj już wziąłem
z Black Ops Cold War, ponieważ poprzednie z Modern Warfare już się wykończyły i tutaj pistolet 1911. Dałem tłumik Agency Lufa Task Force 6,53 cala, choć powiem wam szczerze, że miałem wątpliwości, czy by czasem nie wziąć lufy chromowanej 7,12 cala, z racji tego, że ma nieco większą celność, ale no, lufa, którą mam obecnie, czyli 6,53 cala, zadaje nieco większe obrażenia, więc tak naprawdę tylko i wyłącznie dlatego zdecydowałem się na tą konkretną lufę. Oczywiście mógłbym też wziąć wzmocnioną ciężką 6,45 cala, ale za to mobilność będę miał gorszą, a i tak już, wierzcie, dość mocno tą mobilność nieco zmniejszy. Dałem również celownik Quick Dot LED, magazynek 14 nabojowy szybki oraz na rękojeść owilkę serpent. I ostatni zestaw, czyli z Modern Warfare RAM 7. Nie będzie zaskoczenia, tłumik monolityczny i chwyt przedni Ranger. Magazynek 50-nabojowy, największy, ponieważ standardowy ma 30 pocisków. A wiecie, lepiej mieć te dodatkowe 20 pocisków więcej. No i oczywiście lufa FSS Ranger. A broń dodatkowa jest to Magnum. Tutaj tłumik Agency, lufa. Tutaj trochę się wahałem pomiędzy lufą Task Force 7,2 cala, a chromowaną 7,5 cala. Ale zdecydowałem się na zdecydowanie większy zasięg. Owszem, miałbym też większe obrażenia i mobilność, ale celność wolałem zostawić na poziomie takim, jaki jest w tej chwili. Do tego celownik wziąłem kolimator Otero Mini. Magazynek bębenkowy na, uwaga, 12 pocisków, tak jest, i rękojeść owijkę serpent. I tak oto, moi drodzy, prezentuje się 9 moich zestawów broni, z którymi będę biegał i zamierzam oczywiście tymi zestawami wygrywać. A tylko wam zaprezentuję taką, kurwa, jedną zajebistą armatę, którą stwierdziłem, że hej, a fajnie będzie mieć coś takiego. I moi drodzy, nie wpadniecie, to też wymyśliłem, chociaż na karabin. Jeśli uważacie, że... Nie, przepraszam, która to była spluwa? Dobra, wiem, jakaś broń ma naprawdę dojebane te obrażenia praktycznie. Ale jeśli chodzi o karabiny snajperskie... Pamiętacie karabin... Rytek? AMR, wielką, potężną, wielkiego, potężnego skurwola, który jednym strzałem jest w stanie zabić typa. No, to stwierdziłem, że zrobię bardziej dojebanego skurwola. Tak, wydłużyłem go horrendalnie i tak, kurwa, zmniejszyłem jego mobilność, że powiem wam szczerze, nie wiem, czy jest... Nie wiem, czy można to zmniejszyć mobilność, kurwa, jeszcze bardziej dla tej, kurwa, jednej konkretnej broni. Chociaż, wiecie co, specjalnie dla was sprawdzę, czy można jeszcze bardziej obniżyć. Tak, można. Zastosuję ziarnistą owijkę. Ach, ale czy można jeszcze go zmniejszyć? Zobaczmy. Która lufa ma, albo wylot lufy ma gorsze... Nie no, chyba gorszy, wiecie co, nie ma gorszych. Zamiast atutu dam ziarnistą owlikę i kurwa, broń jest najmniej mobilnym karabinem snajperskim w całym Warzone. I w całym Modern Warfare. Ale to z czego? Tak więc, taka ciekawostka drobna. To tyle, jeśli chodzi o ten materiał. A my widzimy i słyszymy się w kolejnych materiałach na kanale, gdzie jest moje kilo 140, nie, przepraszam, kurwa. To powinno być tu. O, to grzechotanie kości po prostu. No, tak więc to tyle. Dzięki serdeczne za uwagę i do następnego odcinka. Trzymajcie się, pa pa!